Omówię dziś podobieństwa i różnice między dwoma profesjonalnymi modelami EKG polskiej firmy Aspen. Na początku warto zaznaczyć, że model Gray jest dostępny w dwóch wersjach, 205 i 305, które różnią się obecnością modułu Wi-Fi i wsparciem dla protokołu HL7. Oba urządzenia są dostarczone w wytrzymałych, niebieskich kartonach. W zestawie znajdziemy niezbędne elementy: kartę gwarancyjną, paszport techniczny, instrukcję używania elektrod i aparatu EKG. Po otwarciu opakowania pod warstwą zabezpieczającą znajdziemy samo urządzenie. Pod aparatem znajdują się niezbędne akcesoria: przewód EKG, elektrody klipsowe i przyssawkowe, żel do EKG oraz przewód zasilający. Jednak oba modele różnią się funkcjonalnością i wyposażeniem. W przypadku modelu EKG Gray znajdziemy dodatkowo przewód Ethernet i moduł Wi-Fi dla wersji 305 wspomnianej na początku filmu. Urządzenia mają tę samą wielkość i rozmiar wyświetlacza, jednak obraz wyświetlany przez model Gray zawiera kolorowe grafiki. Z przodu znajdują się przyciski funkcyjne, klawiatura, drukarka termiczna i miejsce na podłączenie przewodów do EKG. Na odwrocie znajdują się porty takie jak USB typu A, USB typu B oraz port zasilania. W przypadku aparatu EKG Gray na odwrocie można również znaleźć port Ethernet, który umożliwia łączność z internetem, w tym wysyłanie zapisów badań za pomocą e-maila. W wersji 305 aparatu Gray znajduje się jeszcze moduł Wi-Fi, dzięki któremu wysyłanie e-maili nie wymaga połączenia przewodowego. Wyświetlacze obu urządzeń mieszczą po 12 odprowadzeń. Pod ekranem znajdują się przyciski funkcyjne, które służą do regulacji przebiegów. Za pomocą tych przycisków można ustawić drukowanie 1, 3, 6 lub 12 odprowadzeń. Jeżeli ustawimy wydruk na ilość mniejszą niż 12, możemy wybrać, które spośród odprowadzeń zostanie wydrukowane. Prędkość może być zmieniona w zakresie od 5 do 50 mm na sekundę, natomiast wzmocnienie w zakresie od 2,5 do 20 mm na miliwolt. Ostatni przycisk pozwala nam ustawić filtr lub wyłączyć go całkowicie. Badanie automatyczne w obu urządzeniach można rozpocząć, naciskając przycisk Auto, znajdujący się pod drukarką. Aparat wydrukuje wtedy wszystkie 12 odprowadzeń. Jeśli wybraliśmy mniej niż maksymalną ilość odprowadzeń do jednoczesnego wyświetlenia, urządzenie wydrukuje zapis w kilku kolumnach, gdzie ilość przebiegów w wierszu na wydruku odpowiada wybranej ilości odprowadzeń. Różnice między urządzeniami można zauważyć w menu. Poza różnicami graficznymi, model Gray w wersji 305 posiada sekcję badań zlecenia HL7. Ponadto archiwizacja danych jest znacznie ułatwiona. Model Gray oferuje możliwość wysyłania badań bezpośrednio na mail dzięki połączeniu przewodowym Ethernet. W przypadku modelu Orange archiwizacja jest możliwa za pomocą zgrania badań na pamięć zewnętrzną. Co ważne, oba urządzenia oferują wydruk badania na drukarce wbudowanej lub zewnętrznej. Aby zobaczyć, jak nawigować po menu, archiwizować badania, zmieniać ustawienia lub wydrukować zapis badania, analizy lub interpretacji, zachęcam do obejrzenia dedykowanych materiałów dotyczących obu urządzeń na stronie medyczny.pl lub na kanale na stronie YouTube. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.